Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Dzisiejszy odcinek poświęcony prezentacji oraz jeździe testowej tego oto pięknego Forda Focusa trzeciej generacji z 2012 roku, który stoi nieopodal mnie i dzisiaj będziemy nim jeździć i dzisiaj Wam go przedstawię. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco i zapraszam do oglądania moich innych treści, a teraz żeby nie przedłużać, zaczynamy odcinek. Więc zacznijmy od tego, jak auto wygląda z zewnątrz. Auto generalnie bazuje na Focusie pierwszej oraz drugiej generacji, a filozofia nazywa się Kinect Design. Troszeczkę nawiązuje do C-Maxa, troszeczkę również nawiązuje do Forda Fiesty i tak to po prostu też wygląda. Jest to auto przedliftowe, więc mamy tutaj z przodu bardzo zbliżony przedni zderzak do Forda Focusa drugiej generacji, charakterystyczne wloty z boku, długie lampy, które nadają również takiego agresywnego smaczku. A z tyłu auto zostało wyposażone w duże, tylne, wielokątne lampy. Auto jest w kolorze srebrny, natomiast dokładki na progach czy na zderzakach są czarne. Szkoda, że nie są w kolorze nadwozia, ale okej, to jest auto seryjne, w ogóle nie zmodyfikowane, więc wybaczamy. Auto również posiada kierunkowskazy na lusterkach, co też pokazuje, że jednak mimo starej technologii auto wygląda troszeczkę świeżej, troszeczkę jak nowe auto. Więc tutaj taki lekki dodatek, który pokazuje nam, że jednak nie, to nie jest auto z poprzedniej epoki. To jest całkiem świeży egzemplarz. Przejdźmy powoli do wnętrza tego auta i wydaje mi się, że właśnie wnętrze auta jest najciekawsze tutaj w tym samochodzie. Dlaczego? A już za chwilę przekonacie się sami, jak wygląda wnętrze w tym samochodzie. Ok, usiądźmy za sterami tego Focusa. No, na pierwszy rzut oka całkiem wygodnie się siedzi. Miejsca dużo, widoczność dobra. No, ciekawe jak będzie się nim jeździło. Jeśli chodzi o tył, myślę, że spokojnie będzie można nim podróżować również z tyłu i podróżowanie te nie będzie jakieś uciążliwe, będzie całkiem wygodne. Ok, no to widzicie jak auto wygląda w środku. Zobaczmy teraz jak dany egzemplarz, który trafił właśnie dzisiaj do mnie, jest wyposażony. Jeśli chodzi o kokpit i to jak auto wygląda w środku, naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ze względu na to, że wygląda po prostu bardzo nowocześnie. I to bardzo duży plus za to. Natomiast nie wiem, czy to będzie minus, czy nie, ale po prostu ten cały kokpit no, zabiera mimo wszystko trochę miejsca, że tutaj nawet widać pasażer, no jest to miejsce troszeczkę okrojone. Mogłoby być troszeczkę więcej miejsca dla pasażera, kosztem oczywiście tego kokpitu, ale tak to zostało zaprojektowane, nie narzekam. Ok, zegary. Jeśli chodzi o zegary, również bardzo nowocześnie one wyglądają. Po lewej obrotomierz, po prawej prędkościomierz. Tutaj mamy wyświetlacz, który pokazuje nam przebieg. Tak jak widać, auto ma 155 tysięcy przebiegu. Dobra, lecimy z wyposażeniem. Dwie elektryczne szyby przednie, elektryczne lusterka. Czyli co? Z tyłu korbotronik. Czteroramienna kierownica multifunkcyjna. Mamy tutaj tempomat, mamy sterowanie zestawem głośnomówiącym, no i tutaj mamy przyciski do sterowania radiem i komputerem, który pokazuje nam m.in. spalanie lub zasięg kilometrów na danym paliwie i tym podobne. Tutaj mamy cały kokpit, jeśli chodzi o radio, mamy płyty CD, tutaj mamy jeszcze awaryjki dołożone i zamknięcie i otwieranie samochodu. Wyświetlacz monochromatyczny, który pokazuje nam aktualnie jak radio. Tutaj też pokazuje nam czujniki parkowania. To po odpaleniu Wam zaprezentuję, jak to wygląda. Manualna klimatyzacja. I co Ford często ma u siebie
może nie w standardzie, ale bardzo często jest wyposażone, podgrzewana przednia szyba, więc tutaj właściciel, jeśli nie garażuje tego auta, to w zimie naprawdę na plus, bardzo fajna opcja dodatkowa. No i tutaj mamy podgrzewane siedzenia przednie, czyli nasze i pasażera. Ok, z wyposażenia tyle. Za chwilę odpalimy auto i jeszcze pokażę Wam, jak działają czujniki parkowania właśnie na tym monochromatycznym, niewielkim stosunkowo wyświetlaczu, ale robi wrażenie, jakby było całkiem duże. No, ogólnie jak siedzę i mam do niego kilkanaście centymetrów odległości, bez problemu jestem w stanie odczytać, co na nim jest napisane. I zanim zakończymy tutaj w środku rozmawiać o tym, jak auto jest wyposażone i jak w ogóle wygląda w środku, to przejdziemy do silnika. Tak jak wspominałem, jest to silnik diesla 1.6, 115 koni mechanicznych. A więc odpalimy go. No i całkiem cicho jak na diesla, więc naprawdę bardzo fajnie pracuje ten silnik, cicho jak nie diesel, ale jednak to nadal jest diesel. Ok, obiecałem Wam jeszcze o tych czujnikach parkowania, więc teraz Wam to pokażę. No i tak jak wspominałem, tutaj właśnie wyświetla nam sporo funkcji, jeśli chodzi o radio, czy godzinę i tak dalej, ale tutaj pojawi nam się dodatkowy ekran, jeśli chodzi o czujniki parkowania. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, teraz będzie dobrze widać. Mamy dodatkowy ekran, który tutaj wspomaga nas w parkowaniu. No niestety nie mam tutaj do pomocy, aby ktoś sobie poprzechodził, ja jesteśmy na takim otwartym terenie, no, ale możecie mi zaufać, tutaj bardzo fajnie graficznie pokazuje podczas parkowania. No i co, no bardzo nam to pomaga, żebyśmy nigdzie nie uderzyli, nie uszkodzili czegoś lub nie uszkodzili również naszego auta. A więc jesteśmy przy odpalonym silniku i możemy sobie bezproblemowo porozmawiać. Więc takie podstawowe dane techniczne na temat tego silnika, tego motoru. 1.6, 115 koni, 285 Nm w zakresie około 2000 obrotów. No i takimi właśnie osiągami charakteryzuje się mój dzisiejszy gość. Więc zgaszę silnik, jeszcze chwilę sobie porozmawiamy na temat tego auta i pojedziemy na krótką jazdę testową. A więc tak jak widzieliście sami na tej prezentacji, jest to taki duży i nieduży kompakt, który jest dostępny w cenie na dzień dzisiejszy około 20-25 tysięcy, w zależności oczywiście od stanu i przebiegu. Tutaj mamy egzemplarz, który ma przebiegu około 155 tysiącach kilometrów. Oraz z wyglądu wygląda całkiem ok. Jest to naprawdę zadbany egzemplarz, jeśli chodzi o aspekty z zewnątrz. Jeśli chodzi o aspekty jezdne, zaraz to sprawdzimy. Więc no, chyba nie ma co przedłużać. Jedźmy na jazdę testową, a potem zapraszam Was na podsumowanie. Wiecie, moi drodzy, jesteśmy na jeździe próbnej. No i opowiem Wam w ogóle, jak tym autem się jeździ. A więc na pierwszy rzut oka, co zauważyłem, tak jak na prezentacji Wam mówiłem, że miejsca w środku nie ma zbyt wiele, natomiast tutaj od razu widać, że to kierowca jest najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jest tu naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsca dla kierowcy. Dla innych pasażerów, tak jak widzieliście w prezentacji, też tam nie brakowało, natomiast tutaj dla kierowcy jest naprawdę dużo. Włączamy się do ruchu i co już tutaj zauważyłem, to słupek A bardzo duży troszeczkę zasłania nam tutaj pole widzenia, trzeba się troszeczkę skupić, jak się włącza do ruchu, czy wjeżdża na skrzyżowanie, czy na rondo i tak dalej, ale do przeżycia, kwestia przyzwyczajenia i po prostu większej uwagi podczas jazdy. Tu troszeczkę nierówna droga, trochę też sprawdzimy, jak zawieszenie wybiera nierówności i dziury. No i możemy sobie bez problemu rozmawiać. Zawieszenie wybiera te wszystkie nierówności bardzo dobrze. Mimo że tak jak właśnie też jak Wam wspominałem, z przodu MacPherson, z tyłu wielowahacz, to i tak fajnie to wszystko ze sobą współgra. Nie widzę tutaj żadnych niekomfortowych sytuacji, jeśli chodzi o prowadzenie
tego samochodu i kwestie zawieszenia. Ok, dynamika auta jak na 1.6 całkiem dobrze, biegi fajnie wchodzą, płynnie się zmienia biegi, bardzo, bardzo dobrze mi tutaj operuje się skrzynią biegów, tym lewarkiem, także naprawdę też na plus. Kierownica, dosyć dużo energii, fajnie ona leży w rękach, więc też wpływa to, jakkolwiek to zabrzmi, ale na komfort jazdy, więc naprawdę tutaj wiele aspektów, jeśli chodzi o ośrodek tego auta, naprawdę jest w porządku. Na 1.6 115 koni, ale auto jest naprawdę całkiem dynamiczne. Aż się nie spodziewałem, że niby niewielka moc, a naprawdę można całkiem elastycznie tym samochodem jeździć. Okej, jeśli chodzi o wyposażenie, które Wam prezentowałem we wcześniejszej części filmu, no to co? No to jeśli chodzi o samo wyposażenie i dostęp do tego wyposażenia, wszystko jest pod ręką. Nie trzeba się jakoś tam specjalnie gimnastykować, żeby obsługiwać radio, czy panel klimatyzacji, czy grzane fotele, elektryczne szyby. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, no to jak na tą masę około 1300 kg i moc, no to układ hamulcowy bardzo dobrze sobie radzi. 270 bodajże 6 mm średnicy ma tarcza i jest według mnie wystarczająca co do tej masy i osiągów. No jesteśmy w miejscowości zmiana biegu i naprawdę fajnie tutaj elastycznie to wszystko się prowadzi. Lusterka. Lusterko wsteczne, duże. Szyba na tylnej klapie również duża, więc widoczność bardzo dobra. A jeśli chodzi o lusterka boczne, widoczność na nich jest bardzo dobra, natomiast one wydają się jakby troszeczkę za wąskie, ale to też pewnie jest kwestią przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o spalanie, no to tutaj auto mimo słabych osiągów odwdzięcza nam się bardzo niskim spalaniem. Spalanie w trasie, to info od właściciela, około 5 litrów, a to dzięki również 6-biegowej manualnej skrzyni biegów, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Spalanie w mieście jest na poziomie około 7 litrów na 100 km, więc też naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc w zależności z czego oczekujemy, jeśli chcemy osiągi, liczmy się z dużym spalaniem. Jeśli chcemy oszczędności, jeśli chodzi o spalanie, liczmy się, że te osiągi będą troszeczkę słabsze. Mimo tutaj niewielkiej mocy i momentu obrotowego, to autem jeździ się naprawdę bardzo płynnie. Tutaj zjedziemy sobie na drogę, żebyśmy mogli również pojechać troszeczkę większą prędkością i zobaczymy, jak w ogóle w aucie przy takich większych prędkościach się prowadzi, czy można w ogóle porozmawiać, czy w aucie jest wtedy głośno, tak? Bo tak jak jeździmy do prędkości około 50-70 km na godzinę, to jest cicho, naprawdę jest bardzo cicho. Środek wykonany też również bardzo dobrze, ponieważ mimo że to nie jest klasa premium, to i tak te wszystkie plasticzki, tu nic nie piszczy, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił środek, gdzie spodziewałem się, że spotkam takiego typu zjawiska, że coś będzie właśnie skrzypiało, coś będzie trzeszczało, no ale jestem bardzo miło ponownie zaskoczony, bo takiej sytuacji tutaj nie mamy. Za chwilę wjedziemy na troszeczkę szybszą drogę i tam troszeczkę dynamiczniej pojeździmy, troszkę poprzyspieszamy na wyższych biegach, na niższych biegach. Zobaczymy, czy ten moment, który deklaruje producent, czyli w okolicach 2000 obrotów, jest dostępny naprawdę. Sprawdzimy to. Mimo że jeździmy po takich nierównych drogach, to i tak w aucie nie jest głośno. Jest bardzo fajnie wygłuszone, wyciszone. Silnika również prawie w ogóle nie słychać. Słyszę, że na pewno coś tam pracuje, ale nie jest to jakiś uciążliwy dźwięk. Nie jest to dźwięk, który mógłby mi w jakikolwiek sposób również przeszkadzać. No i tak jak jesteśmy tutaj za miejscowością, też droga jest bardzo kręta, nierówna, nie będziemy się zbytnio rozpędzać, ale jedziemy około 70 km na godzinę, no i spalanie chwilowe, które nam tutaj pokazuje, to około 6 litrów. Więc naprawdę nie jest źle. Te 5 litrów, które właśnie mam info od właściciela, które osiągną w trasie, jest to w prędkości przelotowej na drodze ekspresowej w okolicach 120 km na godzinę. I
po prostu jak jadąc cały czas taką prędkością jednostajnie, żeby sobie włączyć tempomat, to jak najbardziej to spalanie jest do osiągnięcia. Natomiast jeżeli przyspieszymy do 140, 150, 160, to wiadomo, to spalanie jest o około litr lub półtora wyższe, w zależności jakimi prędkościami się poruszamy. No i wjeżdżamy do kolejnej miejscowości, tak jak widać, naprawdę bardzo płynnie te biegi wchodzą. No, spoko ta skrzynia chodzi, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak lekko się i kieruje, tak? Bo to, nawet o układzie kierowniczym jeszcze nie rozmawialiśmy. Układ kierowniczy jest całkiem precyzyjny, bardzo lekko się prowadzi ogólnie ten samochód. Ok, jesteśmy na takiej troszeczkę dynamiczniejszej drodze, szybszej, równiejszej. Jedziemy około 100 km na godzinę. No i oprócz szumu wiatru, troszeczkę silnika i opon, to naprawdę niedużo słychać. Więc myślę, że całkiem komfortowo jeździ się tym samochodem w trasie. Bez problemu mogę sobie, jeśli miałbym pasażera, mógłbym sobie teraz z pasażerem czy porozmawiać. Myślę, że bez problemu, nawet przy wyższych prędkościach, czy właśnie tych przelotowych w trasie na ekspresówkach około 120 km na godzinę, bez problemu można wygodnie, bez męczenia jechać. Tak jak wcześniej też powiedziałem, pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Dużo miejsca, nie no, auto ekstra do trasy, myślę, wydaje, że jest naprawdę super. Ale to już kwestia indywidualna, komu co się tam podoba. To jest dla mnie taki pierwszy rzut, pierwsza jazda w ogóle tym modelem i takie są po prostu moje też wrażenia z tego samochodu. Oczywiście, tak jak mówiłem, ten słupek A dla mnie no jest słaby, jest duży i słaba widoczność przez niego, jak się włączamy do ruchu, ale ogólnie widoczność tego auta jest bardzo dobra. Więc no, sami ocencie, piszcie w komentarzach, czy macie ten samochód, jak wy go oceniacie. Okej, jestem już po jeździe testowej i muszę wam powiedzieć, że całkiem fajnie mi się prowadziło ten samochód. Mimo kilku tam takich małych niuansów, które no jednak mi się nie podobały lub mi przeszkadzały, to mimo to i tak bardzo fajne auto. Jeździło się komfortowo, całkiem komfortowo może w ten sposób powiem. To jest całkiem dynamiczne, więc do jazdy czy to poza terenem zabudowanym, czy w terenie zabudowanym, naprawdę może komuś przypaść do gustu. Ok, bardzo dziękuję, że zostaliście do tego momentu, obejrzeliście ten materiał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, wpadajcie również do mnie na Instagrama, tam dowiecie się dużo wcześniej, co aktualnie u mnie się dzieje, co nagrywam, więc będziecie na bieżąco. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!